Jezus Maria! Ale jakby nie było drzewa, to bym przeszedł. Siema, dzisiaj wielka wyprawa na poligon dwoma przeprawówkami. Gotowi? Ja gotowy. Gotowi na wielką wyprawę? Mocno ubrany. Tak? No. Podekscytowany? Bardzo. Pierwsza nasza wyprawa wspólna. Tomek! Co tam? Wyprawa pierwsza nasza w życiu, nie? No, nie pierwsza taka. Jak pójdzie dobrze nam, siema Kuba. Siema. To będziemy więcej robić, nie? Takich no wypraw. Dobra. Oj, czemu nie? No, o. Teraz. Siema! Ja o tej wyprawie sądzę tak, że po prostu moim zdaniem będzie fajna, uda się nam. Nie będzie na przykład tak, że ktoś zapomni paliwa nalać. Oby tak nie było. No, bo jak nie nalejemy, to będzie źle. A tak to co, grubo ubrany. Jeszcze tylko druga para spodni. I jedziemy. I jeszcze kask, buzer, nie? Tak, no. Tak. Tomek, słuchaj, a znasz jakiś skrót? Dzień dobry, nie poznaję. To co, wyładowujemy? Pracownik miesiąca. Ociepa. Tymi butami to będzie problem. No. Dobra, no na enduro idziemy w końcu. Ale to po to. I ściągnę też... Oczywiście najlepszą kominiarkę na świecie. Czyli enduro! Tomek, a ty co, goezem? 500? Tak. Ale uważaj na skręt! Jeszcze nie jeździłeś przeprawówką? Pierwszy raz na przeprawówkę? Nie, no jeździłem 1000, nie? A, no tak. Ale uważaj na skręt, bo jest strasznie mały. My nigdy nie mamy wolnego. To nie było fajne. To było najgorsze wolne. My ciągle w robocie. A ja? Ja też brudne ubieram spodnie. Ja nie mam. Bo w tamtych rozborek mi się odpinam. Jezus Maria! Robił błotko? A błotko było normalnie znakomite wczoraj. No bo po gokartę trzeba nalać, nie? Czyli? No do pełna. Gotowi? Moim zdaniem dam. Dzisiaj trochę ale inaczej. Nie mam pasku. Dzisiaj trochę inaczej ubrani, bo na przeprawę lecimy. Pomóż pan. A tak możemy go zamykać. Maciuś! Ja tylko kask. Postawić. No dobra. Dzięki. Tomek, na dworze się ubieramy? Tak. Kiedy? Nie mogę buta zapiąć. Pełno piachu. Pełno błota. Coś macie do wsadzenia do bagażnika mojego? Nie. Ty coś do swojego? Nie, bo ja plecak mam na tym. No dobra, ja mam też wszystko. Aha. Ale nie, możesz sobie schować przecież. Jeszcze kask i kamery. Dobra, to my już się szykujemy. Jedziemy. Do zobaczenia na miejscówce. Tymczasem. Co się stało? Tu jest problem, żeby przycisk wstecz, ale dobra. No bo musisz dwa hamulce mocno ten przycisk. Dwa hamulce mocno. I tam przycisk taki masz. A, dobra. Ja myślałem, że ty już zatankowałeś, a ty tutaj z biegami. No. Gdzie ten wlew mamy? Gdzie on jest? Tu? Aha, dobra. Odkręcaj, Kuba, lej. Ale wstań, bo będziesz lał z pistoletu. Lałeś kiedyś paliwo? Nikt nie. No to pierwszy raz masz okazję. Daj, ci przytrzymam.
95. Aha. To diesel, to nie, tu patrz. Aha. 95, pamiętaj, zapamiętaj do końca życia, patrz. 95, to musisz lać. Aha, i to? Nie, no masz to. Aha. To gdzie masz? O. Tak, do góry? O. Aha. Musisz włożyć. Tu jest kufra. I teraz? I naduś. Ale poczekaj. No teraz. Leci? No. Leć. Co Tomek? Ciekawe ile to pije. No ciekawe. No. Już? No. Tu 84 zł. 47. No lepszy jesteś. No widzisz, to ci się udało i tak się odkłada. Weź, odłóż. Złap, do góry i tak, o. Widzisz? Aha. Widz? Dałeś radę. No. Tata, od dzisiaj będę paliwo tankował. No, tylko jeszcze z parę razy ze mną próba. Dobra. Odblokowany, 65 maksymalnie, nie? Ale nie, bo... Siema. 54 już tak zaczyna przerywać. 53 jest idealna prędkość dla niego. No. Raz, że wszystkie części, alternatywa, niska cena, nie? Chyba jak bo wszystko idzie do góry, nie? Na razie bez tych? Bez awarii? Na razie bez. A to normalnie macie zarejestrowane na tym? Tak. Na ciągniki? Na ciągniki. No. Tu wlepki dałem do środka. Bardzo jeszcze. Dziękuję. Proszę. Następnym razem ja coś przywiozę. Dobra. Kanam 1000. Siema. Siemka. Jak? Jedziemy w teren. Po hamulce. Na cztery kłady jeździmy dzisiaj. Po hamulce i do góry. Byki. Tomek dzisiaj jako przewodnik. Trzymaj się dobrze. Zobacz. No. Podjazd. No.
radę, jest ważne. Trzymaj, trzymaj się! Tu można sobie podjazd zrobić. Zobacz. Pierwsza przeszkoda. Czy tu teraz? Tomek! Ale słuchaj, Tomek, jak znajdziesz jakieś tu podjazdy, tak jak tam były, to możemy na chwilę stanąć i sobie podjechać. Deszem to się w ogóle nie czuje, że się jedzie.
Hello. Tomek na Wielką Górkę nas chce zaprowadzić. Dobra? Zawiozę cię na górę. Zatrzymaj się. Możesz sobie tu stanąć, dobra, i nagrywać, pokazać jak wjeżdżamy, okay, dobra? No dobra. Tu z boczku, nie? Na samej górze. Dobra. Tam możesz, Kuba, stanąć, bo tamten podjazd zrobimy. Teraz tu!
Radia zrób! Jakby nie było drzewa, to bym przeszedł.